Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj przez mrozy i śniegi dotarł do nas wójt Starych Bogaczowic, pan Mirosław Lech. Dzień Witam dobry. serdecznie. Zima to zima, nie ma rady. Ale panie burmistrzu, grudzień, końcówka roku, robimy podsumowania. Tak. Jak wypadł rok 2017 w gminie Stare Bogaczowice? Czy pan jest zadowolony i co ważne, czy ludzie są zadowoleni, mieszkańcy? Co się działo? To znaczy najważniejsze jest to, żeby zadowoleni byli mieszkańcy, bo po to tam jesteśmy, żeby, że tak powiem, wypełniać ich wolę, górnolotne słowa, ale tak jest. Co się działo? W 2017 roku postawiliśmy sobie kilka takich ważnych celów i wydaje mi się, że je osiągnęliśmy. Jeśli chodzi o najważniejsze inwestycje, to one się tak naprawdę dopiero zaczynają. No właśnie, to tak w ciągu jednego roku trudno jakieś takie większe rzeczy zrobić, ale coś się zaczęło. Tak, zostały zdobyte fundusze zostały zdobyte i się fundusze działo. Zewnętrzne. Ruszamy z termomodernizacją naszej szkoły podstawowej. Jest to dość poważna kwota, bo to jest ponad około 2,5 miliona złotych. Również taką poważną inwestycją jest ekomuzeum wokół Trójgarbu. Tu choć pierwszy przetarg nam nie poszedł, bo wykonawca zażyczył sobie dość dużo więcej niż no to jest teraz był częsty kosztorys problem inwestorski, z wykonawcą. Ale myślę, że już mocno rozmawiamy z wójtem Góreckim, także myślę, że kolejny przetarg może zaświeci się to światełko w tunelu i będziemy już bliżsi realizacji tego projektu, bo to jest super projekt, to przyciągnie turystów, mieszkańców na Górę Trójgarb, która tak trochę została właśnie, zapomniana. Na czym polega realizacja tego, jaki jest pomysł? Głównym elementem tego pomysłu, tego projektu jest wieża widokowa. Wieża widokowa niestandardowa, nie z materiałów typu drewno, jest to beton, stal. Wysokość około niecałe 30 metrów, więc jest to sporo. Dość sporo. I zagospodarowanie wokół tego Trójgarbu, czyli wiaty, miejsca do odpoczynku, miejsca na ognisko. Także i to w takim fajnym coś dla formacie. Turysty. Tak, i to nie jest standardowe. Wymyśliliśmy sobie, że wszystko będzie w kształcie trójkąta, biorąc pod uwagę nazwę Trójgarb, także również i wszystko razy trzy. Tak, wieża widokowa w kształcie trójkąta, platformy widokowe w kształcie trójkąta, wiaty turystyczne, nawet stoły, ławy też w kształcie trójkąta. Naprawdę będzie to bardzo fajne przedsięwzięcie. Kiedy turyści będą mogli skorzystać już Mamy z tych, nadzieję, że do końca października, listopada przyszłego roku powinniśmy się uporać z tą inwestycją. Panie burmistrzu, wspominał pan też o bezpieczeństwie, o drogach. Drogi to zawsze jest taki newralgiczny punkt, jeśli chodzi o poszczególne gminy. Czy w tej mierze coś się w Starych Bogaczowicach działo? Oj, w tej mierze tak. I to był jeden z tych celów, które sobie założyliśmy, żeby poprawić bezpieczeństwo w naszej gminie. No, tak naprawdę chcieliśmy wybudować jak najwięcej chodników przy drogach no wojewódzkich tak, i przy drogach powiatowych. Wielka, tak, tak. Sama wiem, że tam to rzeczywiście ludzie się upominali, no i rzeczywiście tych chodników po prostu nie było. Tak, nie było. Były miejsca bardzo niebezpieczne w naszej gminie i w tych miejscach te chodniki wybudowaliśmy. Częściowo... Ale to się przy drodze wojewódzkiej gmina może, jest taka formalna możliwość? Tak, jest że taka gmina formalna może... możliwość. Podpisaliśmy porozumienie z województwem, z powiatem, bo również przy drogach powiatowych również budowaliśmy te chodniki i w ramach tego porozumienia wybudowaliśmy przynajmniej w kilku takich naprawdę, naprawdę niebezpiecznych miejscach te chodniki. Także... Wiem, że sporo pan też zrobił, jeśli chodzi o sport dla młodzieży. Tak, to był kolejny taki cel. Ambitny, tak, ambitny to był plan. Ambitny plan. Ale się udało. Udało się, tak. Pozyskaliśmy również środki na ten cel. Wybudowaliśmy w 5 sołectwach 5 nowoczesnych boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią. Tak naprawdę niezniszczalnych. To już naprawdę muszą się mocno natrudzić, żeby uszkodzić te boiska.
Mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Właśnie, a są, korzystają, bo Tak, czasem się tak. coś Nie, wybuduje, a potem stoi puste. muszę pani powiedzieć, bo Właśnie, czy jest mam popularny ten informację sport? i jeżdżę po tych boiskach, jeździłem, bo teraz niestety aura nie sprzyja. W Starych Bogaczowicach latem boisko było do zmroku opanowane przez młodzież, przez i nawet i dorosłych. Naprawdę to samo jest w innych sołectwach, w których żeśmy te boiska budowali. To była bardzo fajna pomysł i realizacja, wszystko się nam udało tak, jak żeśmy zaplanowali. Jeśli chodzi o fundusze, to słyszę, że sporo wniosków składacie w aglomeracji wałbrzyskiej. Tak, w aglomeracji wałbrzyskiej. W instytucji pośredniczącej. I nie tylko. Ile pieniędzy się udało zdobyć w tym roku, tak globalnie, mniej więcej? Znaczy w tym roku na nasze projekty, projekty, które były współfinansowane poprzez ZIT, to myślę, że gdzieś będzie około, żeby nie przedobrzyć, około 4 milionów złotych. To niezła milionów. Kwota, na jak taką na małą budżet gminę. Małej gminy, tak. to jest spora ale to jest, suma. Ale to jest tylko ta część, którą pozyskaliśmy poprzez aglomerację wałbrzyską, bo również pozyskaliśmy pieniążki z innych źródeł, także ta kwota jest dość spora. Piszecie wnioski, piszecie, próbujecie, pukacie i zawsze coś skapnie. Taka nasza praca, Oczywiście. Taka nasza praca. Zawsze coś skapnie. Panie wójcie, ale pomijając poważne inwestycje typu chodniki, termomodernizacje i tak dalej, to gmina Stare Bogaczowice już słynie w powiecie wałbrzyskim jako gmina śpiewająca, rozśpiewana. Wydaliście już 2 płyty. Tak. To można naprawdę pogratulować. Cieszę płyty, się. Na których śpiewają Mieszkańcy i nie tylko. A płyty są i nie profesjonalne, tylko. Profesjonalne tak, z tłem muzycznym. Myślę, że tutaj należą się, że tak powiem, słowa, że tak powiem, no, podziękowania dla pana Mirka Kowalika. Może nie pana, bo że tak powiem, to wasz kolega, zaprzyjaźniliśmy ziomal. Się, zakumplowaliśmy się, powiem jasne, tak, jasne, potocznie. Jasne. Czyli zespół raz, dwa, trzy. Zespół raz, dwa, trzy. W tamtym roku wielki projekt, naprawdę super wykonawcy. Był pan Malejonek, państwo pospieszalscy. I jeszcze inni artyści, wydaliśmy kolędałkę, przeznaczyliśmy tą jakąś kwotę, którą udało nam się pozyskać na hospicjum wałbrzyskie. No i w tym roku no, nie chcieliśmy być gorsi. Poszliście za ciosem. Tak, też chcieliśmy, że tak powiem, bo komuś pomóc, tak? I, bo taka płyta nie może tylko być płytą samą dla siebie, bo śpiewać kolędy każdy może. Ale dobrze jest, żeby ta płyta jeszcze komuś pomogła, więc udało nam się znowuż Mirek Kowalik podziękowania. Nasze dzieci są bardzo zdolne, wydaliśmy kolejną płytę, gdzie jest nasze Betlejem, na której śpiewają nasze dzieciaki i też będziemy na bazie tej płyty organizować 2 koncerty, jeden 28 w Starych Bogaczowicach w kościele parafialnym i 31 stycznia w kościele parafialnym w Strudze. Czyli 28 i 31 stycznia w kościołach Stare Bogaczowice i Struga będzie można przyjść, pośpiewać, i tam będzie posłuchać. Można dostać tą płytę, datek na kościół. Datek na tak, cel charytatywny. Tak, ile by tam kto nie wrzucił do puszki. Co łaska. Co łaska, każdy taką płytę otrzyma. Panie wójcie, był niemiły incydent w ciągu roku. Został pan oskarżony przez prokuraturę. Czy ta sprawa ma jakiś dalszy ciąg? To oskarżenie się utrzymuje? Jak to? Znaczy ta sprawa... Bo pan robi swoje. Ja oczywiście. Tak, robię swoje, bo zarzuty zarzutami, a pracować trzeba. Na tą chwilę sprawa została przeniesiona do prokuratury w Świdnicy i tyle na ten temat wiem. I jasne. Tyle mogę chyba tak naprawdę powiedzieć. Jasne, jasne. Panie wójcie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki za realizację kolejnych projektów. Zapraszamy razem z panem wójtem na koncerty charytatywne do Starych Bogaczowic i do Strugi. Życzymy wszystkiego najlepszego na święta i bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli mam taką możliwość, chciałbym wszystkim swoim mieszkańcom, znajomym, przyjaciołom pożyczyć wszystkiego dobrego, spokojnych, radosnych, no i tak naprawdę rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. No i jak już nie będę miał okazji, jak najlepszego nowego roku, 2018. 18 już, niestety. Tak. Bardzo dziękujemy. Żyję w takim innych razie. Czasach troszkę. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani. Dziękuję za rozmowę.